Jest 9 stycznia, Brenna, idziemy szlakiem wspomnień. Niedługa trasa, bo jest i mrzawka, i jest dosyć duży wiatr. Dzisiaj ma być w porywach do 90 nawet kilometrów na godzinę. Więc taki spacerowy szlak 5-6 kilometrów. Idziemy sobie pochodzić. Malutku. Jesteśmy w lesie, także troszeczkę ten wiatr mniej nam przeszkadza. Od razu kaptury zdjęte. Idzie się pod górkę, także dobrze. Troszeczkę się rozgrzejemy. Tutaj jest 5 km i około 300 metrów przewyższeń, więc jest tak pośrednio. Dobrze, żeby się rozgrzać, ale też nie za bardzo męcząco. Także idziemy. Zobaczymy, co nas po drodze czeka. Pełno nowych domków buduje po drodze. A na razie żadnej tabliczki nie było odnośnie szlaku. A to niby jakiś szlak wspomnień Brennej. Może trzeba czasem koniec dojść i tam będzie wszystko. A na razie zawrzeć pod górkę. No, delikatnie pod górkę. I pierwszy kilometr za nami. Nieco ponad kilometrze docieramy do pierwszej tabliczki szlaku wspomnień. Opisuje chyba dzieje gminy w okresie II wojny światowej, przynajmniej na to wskazuje tytuł. Długość trasy niby 3,5 km. No mapy pokazują co innego, ale niech będzie 3,5. I cały czas dookoła nowe zabudowania. Ciepło. Po drodze mijamy krzyż zakochanych. Bardzo ładny krzyż. No ładnie wyrzeźbione wszystko. Pięknie. Nie wiem, czy słyszycie, jak wieje. Szlak wspomnień. Krzyż zakochanych. Nieprzemijającą i niespełnioną miłość krzyż zakochanych upamiętnia ostatnie wspólne chwile zamożnej panny Elżbiety Dworzak. Ktoś powiedział tak. Idziemy dalej, bo nas wieje.
końcu jakiś widoczek. Ładnie, ładnie. No i teraz chodzimy w taki lasek, taką wąziutką, jednoosobową ścieżkę. No. Fajnie, jest różnorodnie. Tutaj jest polana. Tak, pasterstwo w Wrennej. No, chyba tutaj wypasali owieczki. No, owce. Ale tak nie za duże te pastwisko. Małe statko. Małe statko. Małe pastwisko. No widzisz, i znowu są te owieczki pokazane. Tak. No kiedyś tu było mniej drzew chyba. No. Jakaś kapliczka była. Ta kapliczka wygląda jak ta, jak się idzie na Błatnią z Brennej. Mhm. Może to jest ta? No może. Dobrze. Będziemy szli dalej. Tak. Coś. Bo tu drzewa z grzypią. No. Pod tabliczki numer 3 zaczęło się zejście. Schodzimy teraz do Brennej już. Brenna Leśna, jak to się nazywało? Chyba tak. Jakoś tak. Taką ścieżką wąziutką, gęstą. Chociaż już się zaczyna tak przejaśniać, powiedzmy. Ale fajnie, fajnie się zrobiło, bo tak do tej pory cały czas szliśmy taką drogą leśną, po której ewidentnie jeździły jakieś samochody. No i zobaczymy, czy tam jeszcze po drodze coś będzie ciekawego, czy nie. Także idziemy, widzimy się gdzieś tam dalej. Przed nami chyba Kotarz. Tam chyba Hyrca. A tam w chmurach Skrzyczne. A na Skrzycznem trochę śniegu, chyba że to z tego stoku. Na Małym Skrzycznym albo na Kopie Skrzyczeńskiej, już nie pamiętam co jest najpierw. O, jak ładnie. Ładne Skrzyczne. To jest Skrzyczna? Tak. O kurczę. No widzisz jak ładnie. No a widać, że ośnieżone jeszcze stoki. No, tam tak, na tych niższych partiach to nie bardzo. Dobrze, lecimy, zaczyna kropić. Jak sobie idziemy w lekkim deszczyku po takim zboczu, troszeczkę śliskim, ale musimy iść bokiem, bo tu jest samo błoto. A jeszcze do tego pada. No tak, kropi. Nie ma źle. Ale nie było już po drodze żadnej tabliczki. A coraz niżej jesteśmy. No, może coś jeszcze będzie. Na zdjęciach jakiś szałas jeszcze był gdzieś po drodze, ale nie wiem czy będzie. A teraz muszę wziąć kijki do ręki, bo jakieś kamyki tutaj pojawiły. Trzeba opadać. Dosyć mocno. Ale jest cieplutko i przestało tak wiać.
No tak jakby. No, wyszliśmy już teraz na taką asfaltową ścieżkę, już zaczęły się zabudowania, więc tak myślimy, że tak z kilometr maksymalnie mamy do autka. Także już koniec, ale bardzo fajnie było. Tak. Fajna, fajna wycieczka. Tylko, że tam ta końcówka to już takie samo błoto było, takie bagienko się zrobiło, bo i deszcz zrobił swoje i tam wózka drewna chyba była, bo szlak zdewastowany, a tu już droga. No już zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spaceru. Cały czas idziemy rzeką. Są takie konkretne wodospady. Bardzo przyjemnie. Tu jest tak głęboko, żeby się nawet kąpać szło. No, jakiś mors. Muszę wejść. Ładnie. Dotarliśmy do końca szlaku wspomnień, a teraz musimy iść wzdłuż drogi jakieś 800 metrów do autka w deszczu. Super, super. To idziemy, nie mokniemy.